Witajcie, kochani. Tak jak wcześniej zapowiadałem, nie kończę zupełnie seminarium Job, ale w nawiązaniu do niego, a mówiąc precyzyjnie do odcinka 46, w którym analizowaliśmy inwestowanie w nieruchomości w porównaniu z inwestowaniem w bloga vloga, chcę dzisiaj odpowiedzieć na proste pytanie, jak stworzyć dochód pasywny. Zaczynamy. Do nagrania tego odcinka nakłoniły mnie doświadczenia z ostatnich kilku dni, kilku tygodni. Przede wszystkim, jak pamiętacie, z ostatniego odcinka zamieszczonego na YouTube w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w inkubatorze Samsunga znajdującego się przy Politechnice Rzeszowskiej miałem tam krótkie wystąpienie Finanse osobiste przyszłego przedsiębiorcy. Dla mnie oczywiście najciekawsza jest zawsze dyskusja po tym wystąpieniu i tam rozmawialiśmy pewnie godzinę i zapadło mi w pamięć jedno pytanie, które zadała taka młoda, widać bardzo dynamiczna, bardzo ambitna dziewczyna. Zapytała wprost, jak stworzyć dochód pasywny? Dzisiaj, jak pomyślałem o tym pytaniu tej dziewczyny, ja oczywiście odpowiedziałem wprost. No, wystarczy zaoszczędzić 20 tysięcy i kupić garaż i wynająć go za 100, 150, 200 zł. A ona, a co potem? A ja mówię, a potem, jak już człowiek ma trochę więcej pieniędzy, można kupić małe mieszkanie i także wynająć za kolejne kilkaset złotych. Na to oczywiście zaoponował pan Bartek, który był na spotkaniu. To jest taki człowiek, któremu spora zawdzięczam. Młody człowiek, który po prostu często daje mi fajne pomysły, w którą stronę rozwijać moją działalność i lubi mój kanał, lubi moją książkę, lubi mój kurs na Udemy. Pan Bartek zaoponował, że wcale nie trzeba inwestować w nieruchomości, bo to już jest taki biznes wymagający sporych nakładów kapitałowych. Wystarczy nagrać porządny kurs i zamieścić go na platformie Udemy. Może to być kurs o tym, jak robić zdjęcia, jak pracować w Excelu, jak projektować ogrody i tak dalej, jak pisać książki. I rzeczywiście to wszystko mnie skłoniło dzisiaj do takiej refleksji, jak my bardzo jesteśmy obciążeni naszym sposobem myślenia o ekonomii, finansach, o zarabianiu pieniędzy. Ja powiedziałem tej młodej dziewczynie o nieruchomościach, ponieważ gdzieś tam jestem sfokusowany, skoncentrowany, zakochany w nieruchomościach. Natomiast to wcale nie musi być najlepszy sposób, a wręcz dla młodego człowieka może to być trudny sposób, bo jak ktoś ma 20 lat, to najczęściej nie ma za dużo tych pieniążków, żeby pakować w małe mieszkania, czy też w garaże i wynajmować je dla innych ludzi. A przecież sam, drodzy Państwo, mam kurs, pierwszy kurs na Udemy i sam już doświadczam tego, że taki kurs generuje pasywne dochody. Wczoraj był Black Friday, czyli ta magiczna data wyprzedażowa na całym świecie. I po tym Black Friday na Udemy już 45 uczestników kupiło mój kurs Finanse osobiste krok po kroku od zera do milionera. A więc w ten sposób przez pierwsze 3 miesiące zarobiłem $140.21, co przy kursie 3,77 daje 528 zł i 60 groszy. Czyli zwróćcie uwagę, że w ujęciu czysto finansowym już ten zaledwie na starcie kurs finansowy, on jest lepszy w wynikach, które daje, niż garaż. Tak? Żeby wynająć garaż za 150 zł,
co po 3 miesiącach da ci 450 zł dochodu przed opodatkowaniem, to musisz zainwestować te 12, 15, może 20 tysięcy. Żeby nagrać porządny kurs na Udemy, który ma 3 godziny, wystarczy poświęcić na to odrobinę wolnego czasu na wakacjach, na feriach, a nawet czasami popołudniami po pracy, zamiast oglądać jakichś filmów. A więc zobaczcie, że wydajność ekonomiczna kursu, nawet osoby nierozpoznawalnej, super nierozpoznawalnej, może dawać takie efekty jak nieruchomości. A więc rzeczywiście, moi drodzy, dziękuję znowu panu Bartkowi za tą szybką reakcję na te moje obciążone nieruchomościami myślenie. Jeżeli jesteście na starcie swojej drogi, inwestujcie w swoją markę, próbujcie, jak to się mówi, próba to nie szczelba. Jeżeli raz nie wyjdzie, nauczysz się czegoś na swoich błędach, za drugim razem zrobisz to lepiej, ale próbujcie też przez działalność edukacyjną sprzedawać, monetyzować swoje pasje. Jeżeli jesteś dobry we florystyce, zrób kurs o florystyce i daj go na Udemy. Jeżeli jesteś dobry w graniu w szachy, w czymkolwiek innym, co może interesować ludzi, zrób kurs i daj go na Udemy. Także dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie sobotnie. To taka refleksja. Jesteśmy na placu budowy w nawiązaniu do 46. odcinka serii Job, jak osiągnąć bogactwo. Pamiętacie, że wtedy zdejmowałem dach. Byłem na etapie po prostu totalnej destrukcji. Teraz już po 3 miesiącach widzicie, że tutaj coś się dzieje, że coś budujemy. Mniej więcej codziennie od poniedziałku do piątku jest tu 3-4 fachowców budowlanych, ludzi bardzo zdyscyplinowanych. Przychodzą na 7, wychodzą często o 16, czasami później. No i robota idzie do przodu. Bardzo mnie to cieszy. Ale chyba dzisiaj jeszcze bardziej mnie cieszy tych 45 uczestników na Udemy. Bardzo wam dziękuję, że obdarzyliście mnie zaufaniem i kupiliście ten kurs. Ja wierzę, że w średnim, w długim okresie czasu, jeżeli tylko poważnie potraktujecie te treści, mogą one znacznie poprawić waszą sytuację finansową, czego wam serdecznie życzę. I mam nadzieję, że pewnego dnia dostanę także od was informacje, że także wasze kursy w obojętnie jakiej dziedzinie są już dostępne na Udemy. Jeżeli to byłby kurs z dziedziny na przykład nieruchomości, finansów osobistych i w zapowiedzi byłoby coś bardzo intrygującego dla mnie, no to już macie pierwszego klienta, który kupi ten kurs. Ale musi być coś bardzo intrygującego. Dziękuję wam, cześć, do zobaczenia.